A czy jest ktoś, kto naprawdę nie lubi Łasi? Każdy. Nikt nic nie powie. Wszyscy się boją. Czego się boicie? Mamy małe miasteczko, mamy grupę młodzieży licealnej, ponieważ to licealistka ginie na samym początku. No i cała otoczka Dobrowic, tego miasteczka, gdzie ludzie żyją od wieków w swoim rytmie, w swoim tempie, według swoich zasad. Gdzieś chodziło nam o coś pozornie zwykłego, małomiasteczkowego, z niewysokimi kamieniczkami, z jednej strony bardzo ładnymi architektonicznie, z drugiej strony odrobinę zaniedbałymi, a gdzieś pod spodem tego wszystkiego potrzebowaliśmy opowiedzieć, jak ten świat od spodu gnije. Belfer to historia śledztwa, mówiąc krótko. Ogólnie wiadomo, historia kryminalna zaczyna się od tego, kiedy dwóch 17-latków, licealistów znajduje w lesie ciało swojej koleżanki. Winni tej sytuacji są wśród bohaterów tego serialu. I ten mój bohater, który zjawia się w tym świecie jako przybysz z zewnątrz, wydaje mu się, i nie jest to pozbawione, jak się okazuje, racji, że sobie poradzi z tą zagadką lepiej niż policja. Sprawa zaczyna się bardzo zagęszczać, podejrzani są w zasadzie wszyscy, a w mieście pojawia się nowy człowiek, nie wiadomo z jakichś przyczyn, nauczyciel rezygnujący z renomowanego liceum w Warszawie, przyjeżdża do maleńkich Dobrowic uczyć dzieci w liceum. No jest taka postać, ten Paweł Zawadzki, mój bohater, którego od wielu lat chciałem zagrać. Taki obserwator. Takiego bohatera bardzo fajnie się gra, bo wymaga granie takiego bohatera dość minimalnych, małych środków. I zawsze o takiej roli marzyłem, żeby po prostu być na ekranie i przez to mieć swoją intensywność w spojrzeniu, w postawie i tak dalej, a nie tylko w robieniu miny i bieganiu. Mateusz i Józek to są aktorzy doświadczeni już. Po debiutach fabularnych, tym samym to już są profesjonalni aktorzy, ale faktycznie pojawili się też debiutanci. Między nimi tam w ramach przestrzeni licealnej. Ja lubię bardzo pracować z debiutantami, generalnie z młodymi aktorami, dlatego że oni są jak takie czyste tabliczki. To znaczy nie skażeni manierą żadną, wciąż głodni tego, co nastąpi. Jasiek jest chłopakiem z bogatego domu, który ma moim zdaniem lekkie takie skłonności socjopatyczne. Trochę nie może się odnaleźć, a reaguje na to w ten sposób, że manipuluje ludźmi. Uważa się za króla życia, króla szkoły, króla klasy. Ale tak naprawdę gdzieś w środku myślę, że jest gdzieś tam kruchy i połamany. I trochę zaniedbany, tak mi się wydaje. Dlatego szuka poklasku sobie wśród kolegów, wśród lokalnych gangsterów. Skąd ta kasa? Poznajesz? A co pan tam robił? Zwabiłeś ją do lasu i tam zamordowałeś! Maćka Dąbrowy urzekło mnie to, że był przede wszystkim wyrazistą postacią. Jest. W jakimś sensie wierzę w to, że on tam gdzieś jest. Introwertykiem, który miał jednocześnie bardzo duże takie sinusoidy emocjonalne. I to też jest świetne, że ten przejść, to nakręcanie się, które prowadzi do strasznej puenty. I też mimo wszystko tę szlachetność, którą w sobie ma w jakimś tam sensie, bo nim powoduje naiwność, którą ja na przykład osobiście uważam za piękną cechę. Tylko że niestety ludzie naiwni są źle traktowani przez świat, to jest inna rzecz. W związku z tym on odbiera świat zero-jedynkowo, jakby strasznie kocha, strasznie ufa, jak tu wchodzi w tę przyjaźń, to wchodzi na maksa, odda życie i tak dalej. I w tym momencie, w którym się jemu to załamuje, bo ja prywatnie na przykład tych wartości załamania nie miałem, a jemu się to załamuje w pewnym momencie, jemu się to wszystko kruszy i on tak panicznie stara się to wszystko pozbierać, a jakby puzzle nie tyle co się rozpadła układanka, tylko że się te puzzle się popaliły. Wydaje mi się, że siła tego serialu to jest jego oryginalność i zanurzenie w naszym polskim sosie, który jednocześnie nie jest przaśnym i nie jest parodią polskiej prowincji. Jest dość poważnie potraktowane to tło. Jest to polskie tło małego miasteczka. Dzień dobry. Sławek. Idźcie. Trzeba szybko zamieść tę sprawę, rozumiesz? Żeby nam się nie przeziębiło to i owo.